Witamy Państwa bardzo serdecznie, tym razem z Ustronia Morskiego, w którym jeszcze nie można powiedzieć, że lato, przynajmniej to imprezowe, dobiega końca. Moimi i Państwa gośćmi jest dzisiaj Pani Urszula Czachorowska, Urząd Gminy Ustronie Morskie. Dzień dobry Państwu. I Pani Natalia Jastrzębska, Gminny Ośrodek Kultury. Witam serdecznie. Pani Urszulo, przed nami plakat, z którego dopiero połowa za nami tak naprawdę. Jeszcze sporo się wydarzy. No, jeszcze nie tak dawno siedzieliśmy na Ustrońskiej plaży i rozmawialiśmy o tym, co nas czeka w sezonie. Tych imprez rzeczywiście było dużo i my jeszcze nie kończymy swojej pracy, bo przed nami długi weekend i to weekend imprezowy, na który bardzo serdecznie Państwa zapraszam do Ustronia Morskiego. Już dzisiaj, 16 sierpnia w Ustrońskim Amfiteatrze będziemy mieli dużą imprezę folkową, Folk and Smile, czyli na ludowo i śmiesznie. Wystąpi dla Państwa kabaret Pirania. Zaprosiliśmy również grupy folkowe z Węgier. Będzie to zespół Anselmo i zespół Rzepczyno, który już dobrze Państwo znają z występów podczas naszych dożynek czy z imprez folkowych, które odbywają się w pobliskim Kołobrzegu. Wstęp na tą imprezę oczywiście wolny. Rozpoczynamy o godzinie 19. A jutro o godzinie 19.30 Marcin Daniec w swoim kabaretowym wykonaniu. Tego artystę też nie będę Państwu przedstawiać, bo wszyscy znają Marcina Dańca i chętnie przychodzą na jego koncerty, co przekłada się oczywiście na sprzedaż biletów. Ta impreza niestety ma charakter komercyjny. Wstęp jest odpłatny. Bilet kosztuje 40 zł dla osób dorosłych i 25 zł bilet ulgowy. W niedzielę mamy kabareton w wykonaniu pana Piotra Balickiego, czyli program dla dzieci, kabaret Bzik z piracką przygodą, także w amfiteatrze od godziny 19. W tym tygodniu, już od wczoraj, trwa duża impreza gastronomiczno-kulturalna. Wspólnie z hotelem Lambert przygotowaliśmy moc atrakcji kulinarnych. Jest to taka kulturowa wycieczka po krajach Dalekiego Wschodu. Dzisiaj akurat właśnie szef kuchni hotelu Lambert będzie przygotowywał potrawy japońskie. Będzie impreza dla dzieci, puszczanie latawców i program takiego dla najmłodszych, pokazy azjatyckich technik makijażu i masażu, jak również pokaz carvingu. Jest to taka sztuka, wyjątkowa sztuka rzeźbienia w owocach. A w sobotę amerykańska przygoda, także przy hotelu Lambert, wspólnie z Centrum Rozrywki Western Park przygotowaliśmy występy kaskaderów, przejażdżki konne, inscenizacje różnych takich pojedynków, kowboi, muzyka country i występ też profesjonalnych par tanecznych połączonych z nauką kroków country. W poniedziałek 19 w dniu imienin Bolesława tradycyjnie zapraszamy wszystkich miłośników przyrody na rajd rowerowo-pieszy do najstarszego dębu w Polsce. Rajd rozpocznie się z Kołobrzegu o godzinie 10. Grupa kołobrzeska rusza razem z panem Antonim Szarmachem spod budynku PTTK-u, wyrusza rowerami do Lasu Kołobrzeskiego, gdzie pod dębem każdy uczestnik takiego rajdu otrzyma pamiątkowy certyfikat pokonania trasy do najstarszych dębów w Polsce z pieczęciami, z widokówką i ze zdjęciem upamiętniającym to wydarzenie, jak również upominek, to jest coś nowego, będziemy wybijać okazjonalną monety złote i srebrne z wizerunkiem tego dębu. Grupa Ustrońska, czyli kolarze z Ustronia, jak również grupy piesze, będą mogły spotkać się o godzinie 12 spod Centrum Informacji Turystycznej. Tu będziemy wyruszać z profesjonalnym przewodnikiem turystycznym przez Sianorzęty, miejscowość Bagicz, do Lasu Kołobrzeskiego i tam również spotkanie i wspólne pogawędki takie historyczne na temat powstania naszego szlaku, na temat dębu Bolesław i oczywiście atrakcje w postaci certyfikatów i innych upominków.
Te imprezy, które już się w Ustroniu Morskim odbyły, przebiegły pomyślnie. Z jakimi głosami się spotkaliście? No, muszę powiedzieć, że bardzo fajne pomysły były w tym roku, ponieważ nasz referat miał w swoim zarządzaniu amfiteatr. Zależało nam na tym, żeby jak najwięcej imprez w amfiteatrze się odbywało. No i powiodło się. Oczywiście duży też plus pogodowy, bo rzeczywiście pogoda była bardzo słoneczna. My większość imprez rozpoczynaliśmy po godzinie 19, czyli już po czasie, kiedy turyści schodzili z plaży i szukali jakiejś alternatywy na spędzenie czasu wolnego. I te imprezy, które mieliśmy, czy kino letnie, czy bajki na dobranoc, czy imprezy kabaretowe, naprawdę cieszyły się dużą popularnością. Ludzie byli zadowoleni i z tego, co słyszę, komentarze, może takie nieskromne, ale naprawdę bardzo dużo imprez i to dla każdego odbiorcy, także dla każdej grupy osób były one satysfakcjonujące. Czy to znaczy, że Amfiteatr Ustroński zostanie już w waszych rękach i wzorem dzisiejszego roku, w kolejnych również tyle tam się będzie działo? No miejmy nadzieję, my jesteśmy do tego przygotowani merytorycznie. No, będziemy prosić również oczywiście Radę o wsparcie finansowe i pana wójta. Jeżeli otrzymamy zielone światło, to oczywiście będziemy robić wszystko, żeby imprezy tam organizować również z takim samym sukcesem jak w tym roku. W Kołobrzegu niedawno zakończył się festiwal filmowy Sensacyjne Lato Filmów, ale to nie znaczy, że Polskie Wybrzeże przestanie być stolicą filmu, bo zdaje się, szykują nam się kolejne projekcje. Naszym takim malutkim nowym projektem jest mały festiwal Integracja Ty i Ja. Obecnie w Koszalinie. Już będzie 10. taki festiwal. U nas będą to tylko 2 dni w połączeniu pewnie z jakimś sympatycznym koncertem. Będziemy wyświetlać 4 filmy, a także film niespodzianka, film konkursowy. Celem tej całej imprezy jest zintegrowanie społeczności niepełnosprawnej z osobami pełnosprawnymi i uczulenie nas na ich problemy. Czyli nie będą to projekcje filmów, które mieliśmy okazję oglądać na srebrnych ekranach w kinach, tylko będą to zupełnie inne produkcje, tak? Będą to produkcje niszowe, a jeden z filmów, który będzie filmem konkursowym, jest dla nas jeszcze zagadką. Czyli wciąż go nie widzieliście? Nie, jeszcze tego filmu nie widzieliśmy. Szczegóły tego wydarzenia, gdzie, kiedy, kto może przyjść? 3-4 września, Gminny Ośrodek Kultury, ulica Nadbrzeżna 20. Na pewno dzień będzie otwarty. Szczegółów jeszcze nie znamy, to wszystko jest dogrywane. Jeszcze przed nami jest tydzień planowania, ale na pewno na naszej stronie internetowej będzie szczegółowy plan tych dni, bo to będą aż 2 dni. I kolejna duża impreza, już taka właściwie wieńcząca lato, czyli dożynki. Wieńcząca nie tylko lato, ale również okres ciężkiej pracy. Tak, ale przed dożynkami mamy jeszcze kilka małych wydarzeń, które organizuje Dom Kultury. Dzisiaj jest piątek. Praktycznie każdy piątek w Domu Kultury podczas wakacji jest to klub bajkodzieła. Wcześniej były to animacje na kinie połączone z rysowaniem bajek. Teraz jest propozycja troszeczkę inna. Dzisiaj o godzinie 14, o godzinie 15 są 2 grupy. Bardzo serdecznie zapraszamy. Będzie to wspólne czytanie bajek, a później przekładanie bajki na papier. Jutro jest Letnia Akademia Rękodzieła. Między godziną 11 a 14 zapoznamy się z technikami malowania malutkich akwarel, które później świetnie nadają się na przenoszenie na koszulki, na kubki, cokolwiek. W przyszłym tygodniu też w sobotę, bo u nas każda sobota to właśnie była Letnia Akademia Rękodzieła, będzie można poznać bardzo ciekawy haft sutaszowy i wykonać kolczyki bądź też zawieszkę w tym stylu. Przed nami też jest ciąg dalszy projektu wtorkowego. Są to wakacje bez nudy. Planujemy na wtorek bardzo ciekawe zajęcia. Będziemy lepić plastelinową bajkę. Jest to taki temat zagadka. Zawsze podczas tych wtorkowych wydarzeń u nas w Domu Kultury dzieci mogły się zapoznać z technikami, które na pewno są obce na przykład w szkołach czy też w przedszkolach. Z kolei w każdy czwartek mamy udostępnioną pracownię plastyczną. Dla dzieci wstęp jest oczywiście, dla wszystkich jestem wolny. Są to też inne dni, ponieważ pogoda była piękna w wakacje, ale były też dni deszczowe, dlatego jeżeli ktoś ma ochotę podziałać z nami twórczo, telefon
i po prostu dostosujemy się do osób, które mają ochotę spędzić z nami twórczo czas. Czyli niekoniecznie czekamy na deszczową pogodę, wystarczy odrobina inwencji i chęci i coś ciekawego można wykreować w Domu Kultury. Tak, obecnie jeszcze do dnia jutrzejszego mamy wystawę Sztukę Młodych. Jest to piękna wystawa prac z pracowni artystycznej z Galerii Koszalińskiej Disenio. Prezentowane prace są pracami, jest to... Znaczy, między innymi jest to linorit, a także malarstwo olejne, które można jeszcze do dnia jutrzejszego u nas obejrzeć. No i taka kolejna impreza, o której Pani wspomniała, to są dożynki, które mamy przyjemność z Urzędem Gminy organizować. Kto weźmie w nich udział? Będą jakieś szczególne atrakcje? Atrakcji będzie bardzo dużo. Na pewno będzie taka duża, fajna strefa. Zaraz wspomnę o koncertach, które oczywiście się odbędą, ale będzie też strefa dla dzieci, właśnie organizowana przez Dom Kultury. Będzie można się wyżyć plastycznie, będzie można się pomalować, wziąć udział w licznych konkursach. Jeżeli chodzi właśnie stricte tak o nasze dożynki, to będzie kilka koncertów. Między innymi będzie oczywiście koncert nasz Strażackiej Orkiestry Dęte i Morka. Będzie koncert pani Ewy Kryzy, a także koncert zespołu Kurna Chata. Wieczorem będzie zabawa taneczna z DJ-em i koncert zespołu New Stars. Takim fajnym blokiem tematycznym dla dzieci będzie pokaz tańca naszej grupy tanecznej Jantar i Flow z Domu Kultury, a także koncert Oliwii Januszewskiej, młodej artystki 14-letniej, która tak naprawdę stawia malutkie kroki na scenie, a chcemy ją wypromować, bo naprawdę jest warta swojego głosu. Czy wspomniałyśmy już, którego konkretnie dnia zarezerwować czas na dożynki gminne? 7 września, sobota. Gdzie konkretnie? Na stadionie w Ustroniu Morskim. Czyli stadion, amfiteatr i niezmiennie zapraszamy Państwa do Ustronia Morskiego, w którym jeszcze letnich imprez plenerowych nie zabraknie. I dobrej rozrywki też. Moim i Państwa gościem była dzisiaj pani Urszula Czachorowska z Urzędu Gminy Ustronie Morskie. Dziękuję i oczywiście zapraszam na wszystkie nasze imprezy. I pani Natalia Jastrzębska z Gminnego Ośrodka Kultury. Dziękuję i również zapraszam.